Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Aminolat TV. Dzisiaj chcemy Wam przedstawić Irka Żywiołka, który przygotowuje się w tym sezonie do Mistrzostw Polski w kulturystyce. Cześć Irku. Cześć, witajcie, cześć, witam Cię Mariusz. Irku, powiedz nam, jak zaczęła się Twoja przygoda ze sportami siłowymi oraz co nam powiesz o tym zdjęciu, na którym jesteś tutaj, które już troszeczkę chyba lat to zdjęcie ma. No tak, moja przygoda ze sportami siłowymi, ogólnie tak powiem, zaczęła się 15 lat temu. Na tym zdjęciu to już 2 lata treningu tu było, jak to zdjęcie sobie zrobiłem w garażu u mnie. Aktualnie tu moja forma teraz. Widać różnicę, jest jakiś progres. Jasne. Irku, czy na tym zdjęciu, gdzie się widzimy sprzed tych 15 lat, miałeś jakąś dietę? Coś ty, ludzie się teraz pytają, czy mi dieta smakuje, bo może monotonna, 5 posiłków i tak dalej, trzeba się tego trzymać. Powiem tak, ja mam teraz prawie kilo mięsa dziennie, a wtedy to może na tydzień nawet nie było kilo. Więc jak najbardziej, jestem zadowolony. Jasne, ale czemu też nie było tego kilograma mięsa, można powiedzieć? Bo nigdy bananowym dzieckiem nie byłem. Byłem biedny, nie będę się tutaj dużo rozczulał i tak dalej. Nie każdy ma łatwo. Ale tak jak mówię, no, początki były ciężkie, pieniążków tam zawsze brakowało, a o suplementach w ogóle tam się już do pracy poszło, bo zaczynałem w szkole trenować, jak chodziłem do szkoły, więc ciężkie były treningi, naprawdę. Jasne. A powiedz nam, bo ja tą akurat ciekawostkę wiem, kto tutaj z najbliższego otoczenia wtedy, te kilkanaście lat temu, tak najbardziej Cię zmotywował do tego, że dzisiaj dalej te sporty siłowe są Twoją pasją? Zmotywował mnie mój tata, kiedy po roku treningów straciłem tą motywację trochę, już mi się nie chciało trenować, a bo już takie pierwsze zastoje i w ogóle. Tata przychodzi do pokoju i mówi, co nie trenujesz młody? Ja mówię, a nie chcę mi się w ogóle, może coś innego będę robił. W ogóle już mi to gdzieś nie idzie i tak dalej. Popatrzał na mnie, powiedział, ze wszystkim tak będzie, czego się weźmiesz w życiu do roboty, czy ogólnie wszystkim tak będziesz miał wymiany zapał. Tak mi to utkwiło. Mówię, o nie, ja Ci udowodnię, że ja nie mam wymianego zapału i coś jeszcze z tym nie będzie. I przynajmniej w tej kwestii treningowej pokażę, na co mnie stać. 15 lat ćwiczę. To była super motywacja, do tej pory ją pamiętam. Nigdy jej nie zapomnę. Taka jedna z najbardziej mocnych motywacji. Taki przekaz, że do serca, do bólu. Jasne. No tutaj w kulturystyce to będzie Twój debiut, natomiast powiedz, tak, w jakich zawodach tutaj w sportach siłowych już brałeś udział, bo wiem, że takie były. Tak, brałem udział w wyciskaniu sztangi leżąc, w ogólnopolskich zawodach, jeździłem tutaj po całej Polsce. Może nie będę mówił gdzie, co, jak i kiedy to było, ale powiem tylko tyle, że ważę 93 kg z wynikiem, z rekordem, 200 kg na ławce płaskiej z takim rekordem. Ale jednak zostałem przy kulturystyce, przy tych sportach takich typowo, stricte sylwetkowych. Najbardziej mi to odpowiada, najbardziej mi to w sercu gra, podoba mi się to. Jeszcze tam w międzyczasie 4 lata kickboxingu trenowałem. No, jednak kulturystyka to jest to, co lubię, to, co czuję. Jasne. Irku, na wiosnę przyszłego roku staniesz na scenie, natomiast powiedz, kto właśnie pomoże Ci tak głównie przygotować się do tych zawodów. No ja wiem, że to będzie Piotr Głuchowski, a więc były mistrz świata w kulturystyce, osoba, u której nawet ja miałem właśnie okazję brać udział w kursach na trenera personalnego, na instruktora kulturystyki, także wiem, że ma duże doświadczenie, dużą wiedzę i powiedz właśnie o tym, jak ta początek tej drogi wygląda. Początek tej drogi wyglądał tak, że w tym roku sobie zaplanowałem zrobić formę taką wakacyjną dla siebie. Ta forma jakoś tam wyszła. Dużo ludzi mówią, o Irek, fajna forma, może na zawody i tak dalej. No i na siłowni Sławek mnie zobaczył, właściciel Aminolandu, zobaczył mnie i powiedział, no fajna forma, może w zawodach wystartujesz. On mówi, ja w zawodach nie, no mówię, fajnie by było, ale ci się nadaje i tak dalej. No i skonsultował mnie z panem Piotrkiem Głowskim, z trenerem, z mistrzem świata, byłym trenerem, trenerów, że tak powiem, no postać bardzo utytułowana, dużo by tu opowiadać. Tu jeszcze przytoczę taką anegdotę może związaną, że 15 lat temu zacząłem trenować, to trafiła mi w ręce się pierwsza gazeta, taka profesjonalna. Na tym zdjęciu jest pan Piotrek, a 2 miesiące temu z tą gazetą byłem u niego na pierwszych konsultacjach i no, takie życie zatoczyło.
koło, że tak powiem. No fajnie, cieszę się. Zabrałem tą gazetę, pan Piotrek się wzruszył. No fajne, fajne. Bardzo miło tą konsultację wspominam. Jestem już po drugiej konsultacji, także przygotowania idą pełną parą. Jasne. Ilku, no to już może o aktualnych sprawach. Jaki jest kształt Twojej diety obecnej? Moja dieta wygląda tak, że 6 posiłków dziennie. Do tego suplementy z firmy Aminoland oczywiście, którą bardzo polecam. Suplementy wyglądają tak, białko, regenerator po treningu, oczywiście witaminy rano i wieczór. Wszystko to znajdziecie w tym sklepie tutaj, gdzie się znajdujemy, w Aminolandzie. Zapraszam bardzo. Jasne. A powiedz jeszcze, gdzie Cię można spotkać na treningu, gdzie trenujesz? Z jakiej siłowni korzystasz? Trenuję w Myszkowie na siłowni MyFit21. Zapraszam na treningi. Bardzo fajna siłownia. Fajne miejsce, fajni ludzie. Jest sympatycznie. No jasne. Super mi się tam trenuje. I tam się będę przygotowywał na zawody. Także zapraszam wszystkich, jak ktoś chce przybić piątkę, porozmawiać, zapytać się o coś więcej. Zapraszam do Myszkowa na siłowni. Jasne. Ilka możecie znaleźć na Instagramie, na Facebooku, ma swoje indywidualne konto, ale zawsze też jest skory do kontaktu. Natomiast no, ja Was zapraszam oczywiście na fanpage Aminolandu, na kanał Aminoland TV, do siłowni MyFit21 w Myszkowie i do naszego sklepu w Zawierciu. Dziękuję Ci, Ilku, za wywiad. To ja dziękuję, pozdrawiam. Trzymajcie się, cześć. Hej.